28 lutego Kościół wspomina święte Maranę i Cyrę, dziewicę i pustelnicę. Martyrologium rzymskie podaje bardzo zwięzłą informację na ich temat. Marana i Cyra, dziewice, które mieszkały w Berea, w Syrii, w małym i zamkniętym miejscu bez dachu, zdecydowały w ogóle nie mieć domu, zachowując milczenie i przyjmując niezbędne pożywienie przez mały otwór w ścianie. Biskup Teodoryt z Cyru w swoim dziele Dzieje Miłości Bożej, historia mnichów syryjskich, poświęcił jeden rozdział tym pustelnicom. Z tego źródła dowiadujemy się, że pochodziły z arystokratycznego rodu z Berei w Syrii, dzisiejsze Aleppo. Jako dojrzałe kobiety wyrzekły się swego bogactwa i postanowiły podjąć życie pustelnicze. Zbudowały sobie w pobliżu miasta zagrodę. Nie był to dom, gdyż nie miał dachu. W duchu pokuty znosiły upały, zimno i wszystkie inne niedogodności. W okalającym ogrodzeniu było tylko jedno okno, przez które przyjmowały niezbędne posiłki i rozmawiały z kobietami. W pobliżu ich pustelni, w małym domu, zamieszkało kilka ich służących, które przynosiły im jedzenie i przysłuchiwały się ich modlitwom. Marana w okresie wielkanocnym rozmawiała tylko z kobietami. Przez resztę roku trwała w milczeniu. Cyra zachowywała całkowite milczenie. Ascetki z V wieku nosiły na ciele łańcuchy tak ciężkie, że Cyra nie mogła swobodnie się poruszać. Ich ubraniem była tunika z kapturem, zasłaniająca całe ciało. Swoją pustelnię opuściły dwukrotnie. Raz, by nawiedzić Ziemię Świętą, ta podróż trwała około 20 dni. W czasie drogi zachowywały surowy post. Posiliły się dopiero po oddaniu czci Panu Jezusowi w kościołach jerozolimskich i po powrocie do swojej pustelni. Drugi raz w czasie pielgrzymki do grobu świętej Tekli w Seleucji Iuzauryjskiej. W pustelni kilkakrotnie odwiedzał je biskup Teodorat z Cyru i jako świadek opisał ich życie ascetyczne. Z jego relacji dowiadujemy się, że od 42 lat z wielką cierpliwością podejmują bardzo surowe życie pustelnicze. Kontemplując piękno oblubieńca, znoszą chętnie i łatwo wysiłek swego stanu życia. Data ich śmierci nie jest znana. Święte Marana i Cyra, choć bardzo mało znane, są przykładem podejmowania umartwień i postu z miłości do Pana Jezusa. Czczone są zarówno w Kościele Zachodnim, jak i prawosławnym. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudzały nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,